Witajcie w kolejnym odcinku. Zacznę od razu od przypomnienia, że ostatnio odbiliśmy Płock, przegrupowaliśmy się i zajęliśmy Angwar, który da nam przepustkę na południowy wschód naszych terytoriów, przyszłych terytoriów. Ten zamek mi tutaj przeszkadza, jest tak jak wrzód na dupeczce. No ale cóż, nic na to nie poradzimy. Myślę, że rozwiniemy tutaj jakieś coś do handlu, czy może coś do rozwoju, żeby po prostu te miasto też się rozwijały, żeśmy nie odpuszczali, żeby był zrównoważony rozwój. Naprawdę zyski są nieskazitelne, niemiłosierne, ogromne, przeogromne. Zastanawiamy się nad wojskiem. Na razie po prostu szykujemy wojsko, nie? Na razie tylko mamy łuczników, czekamy na piechotę. No i nic więcej. Tutaj jakieś nie robimy wielkich szałów. Szykujemy armię, które będą szły w stronę Halicza, żeby odbić Halicz. Wiadomo, tutaj cały czas będą rekrutacje. Cały czas będzie się toczyć. Wrocław jest oczywiście zaniedbywany w taki sposób wojskowy, bo Norwegowie prowadzą cały czas wojnę z Niemcami. Norwegowie są moimi dynastyjnymi sojusznikami. Prawdopodobnie to już dynastyjność już nie działa. Zobaczymy. Bo z Francją też się z czasem skończyło, bo chyba w końcu tam jakiś król, który się tam w koleniu umarło i nie było. Ale naprawdę rozwijamy się, zajmiemy się, południe się rozwijamy. Tutaj Wenecja mogła być ciężkim wrogiem, ale sądzę, że też byśmy potrafili się bronić naprawdę długo. To nie jest tak, że to. Oni jak zdradzą, to ci, co zdradzą, zazwyczaj trzymają z tymi, co ich zdradzono, czyli na przykład nami. Widzicie, pieniążków mamy multum. Bo nie mamy wojska, żeby tych pieniążków w ogóle. Nie mamy woja, nie? Teraz tak, kopalnie poprosiłbym tutaj. Super sprawa będzie. Dania z Nowogrodem. Ale cały czas rekrutujemy, nie? Budujemy, rekrutujemy. No i to jest to o co chodzi w życiu. Tutaj będą drogi. W Wiedniu się nic nie buduje. A, w Wiedniu miały się budować murki. No i zajebiście. Zajebista sprawa. Ready to trade. On my way. Idę w stronę Halicza, taką podjąłem decyzję. Całe moje wszystkie siły będą skierowane w stronę, co? Halicza. Teraz tak, wszystkich możnych, jakich możemy mieć możnych. Moją ulubioną piechotę. Teraz włóczników. Nie mamy za dużo tych włóczników, więc poproszę prusaków. Proszę w takim razie najlepszą konnicę, jaka jest możliwa z oddziału polskich możnych. Proszę konnicę, a jeszcze jest jedna. Więcej konnicy. Piechota jacingów, dwa oddziały się przydadzą. Prosiłbym trzy oddziały, dwa oddziały tych strzelaków. I na sam koniec. A jeszcze jeden oddział konnicy. No i dobra, lecimy w stronę. Dobra, ale trzeba i tak mieć posiłki w razie W, nie? Podoszkalajmy, co się tutaj da. Z Krakowa nie masz za bardzo co podsyłać. Nie no, masz. Trochę piechoty jacingów. Wsemożnych, o, super. Gniezno, Gniezno musi cały czas rekrutować. Cały czas. Krewny władcy Francji. O, to jest mój król. Tak, dyplomacja. Widzicie, miłe, mieszane, dobre. Już nie jest tak, już jakby powiązania się skończyły, więc. Więc bardzo możliwe późniejsze wojny, nie? Oczywiście też my się rozwijamy. A co to wam nie pasuje, panowie? Czemu zadowolenie jest niskie? Masz tego kupca mi zabij? Weź mi zabij teraz tego. Coś tu się dzieje nie tak. Są niezadowoleni.
Jakbym wyszedł nim? Nie, dalej to samo. Czemu jest niezadowolenie? Religia jest zła. Dokładnie, religia. Proszę, proszę, buję księża. Księżulek, chodź tu jeden. Dobra. Będziesz nawracał, będzie dobrze. Nawracamy na katolicy spokojnie, jak na wojnie. Człowiekowie, potem będę rekrutował może księży, a to się przekonamy za chwilę. Dobra. Musimy bronić północnych tutaj terenów wojennych. Niemcy im drwają się do dna. Zbuntowali się. Fuck. Jaki peszek, o kurde. Co za peszek? A czy je wojnę na pewno z którymiś frakcjami, moimi sąsiadami? Może trzymałbym jakieś dobre stosunki z, nie wiem, może bardziej z Wenecją. Z Wenecją jakiegoś dyplomatę podesłać? Takiego konkretnego? Żebym tam przydobruchał trochę. Tak wiecie. Ty jesteś super, dam wam jakiegoś ładnego konia na tym. Żeby Wenecję na pewno utrzymać po swojej stronie. W Wenecji nie chciałbym się tam bić. Chociaż... Na razie się powstrzymam w czymkolwiek. Tam odpoczynek temu okaże się, co się okaże. Jeszcze potrzymamy. Na razie Niemcy są, to wrogowie są dla tych frakcji. Potem będę się po prostu bezpośrednio martwił. Bo Norwegowie mogą bardzo chcieć, mi się wydaje. Gdańsk. I te tereny bardziej niż Wenecja, Budapeszt, część Zagrzeb czy coś. Według mnie dużo bardziej. Smarhan. Dobra, bo ty się nigdy nie ożenisz. Jesteśmy już w 10. miejsce, mamy. Wojnę. Prawda, rozwój jest nieziemski. Podozmian, proszę bardzo. A lepiej, żeby wszyscy byli, bo to będzie ich rzeź. Dobra, jednak moja rzeź też lekko. Chichyszki. Ty wyspadać mi stąd. Dobra. Uciekać mi stąd. Seriously? Ta katapulta się musiała tam zepsuć. Dobra. Wstrzymajmy się od komentarza. Bo komentarz jest tu zbędny. Wrocław się rozbudowuje. A pamiętam, co chciałem zrobić. Pamiętacie? Zapisać i spróbować zrobić tego kupca. Jest! Rekrutujemy tutaj kupca. Przepraszam, kapłana, dyplomatę i kupca. A te oddziały powoli idą w stronę jako posiłki, nie? No i super. Będzie lepszy handelek. Już jest naprawdę świetny handelek. Dobra. Uno momento. Tak. Rekrutację, tak. To. W Gdańsku możnych to. To. I w Gnieźnie jeszcze możnych, dobra. Naprawdę, jest potencjał nasz. Mamy hajs, mamy fundusze i na wojnę. Cały czas idziemy z wojną. Praga jest niezadowolona, ale wkrótce ulepszę miasto. Dam coś do zadowolenia i sądzę, że będą bardziej zadowoleni ze swojego życia. Miernego życia, ale cześć, proszę was, dobrze wam z nami. Ze mną wam lepiej niż z Niemcami, dobrze o tym wiecie. Bo oni was bardzo gnębili i byliście w ogóle nierozwijani. Wasze miasto były zaniedbywane.
No ja z tym impetem dbam bardzo te miasta. Kurde, sporo tego tam idzie. Sporo tych wojsk nadchodzi, ale dobra. Kraków musi przekrytać wojska. O, widzicie? Od razu mi zmniejszył się handel, jak te ciołki tu mi stanęły. Nie lubię takich ciołków. Nie podważ. Nie polecam. Wiadomo, że będziemy mieli w końcu z kimś wojnę z naszych sojuszników. To jest pewne, bo tak działa komputer. Powinienem się garbić na tym krześle, ale dobra. Tak działa po prostu komputer i on zawsze tak robi, więc ja to się przyzwyczaiłem. Miałem takie sytuacje już nieraz. Pisarki, odbiło mi się. A widzicie, nasze państwo jest wielkie. Potężne. Bramy i tak tam. Nie zwracam w ogóle na to. A na mnie nie dali kardynała. Radzić tam nawracaj, panie. Panie dyplomato, będziesz zaraz konwersował pan z... z Wenecją może? Z Wenecją może. Wrocław się ulepszył. A, kapliczkę robisz. Kupiec Czechy. Umarł nas najlepszy kupiec. Dobra, w takim razie na pewno trzeba tak kupca zrobić. I konnice dosyłać cały czas, cały czas. Gniezno jest gotowe do ulepszenia. Gniezno na największą twierdzę. To by było coś. Seriusti na najpotężniejszy poziom. Krakowowi ile brakuje? Naprawdę niedużo. Ty wolał zaoszczędzić dla Krakowa, nie? Tu mam nocny atak. XD. Mogę sobie zrekrutować jakiś oddział? Okidoki. Idźcie tu mi stanąć, pomożecie mu. Ej, ten chadzić to nie szał nie robi, dupy nie urywa. Proszę państwa, że dupy nie urywa, no. No nie urywa dupy. Przegląd wojsk, przegląd miast. Powiedzcie sobie szczerze, tu trzeba mieć obronę. Robię tutaj kupca i wysyłam kupców tutaj. A mój killer to tylko killer. Poprosiłbym ciebie, żebyś mi tutaj... Nie wiem, co zrobił nawet. Postał se na razie. Bo poszedł na wojnę. Albo idź mi wspomagaj. Na wojnę. Ile handel kupiecki? Spadł, bardzo spadł. Rekrutujcie się, tak? Będziemy dosyłać zaraz wojsko. No i miejmy turę. Te dwa golda nie muszę wydać do zera przecież, nie? Ale wieje, leje na polu. Przyniosłem ciuchy przed chwilą i nawet wyschły przez ten wiatr straszny. Chociaż po południu padało, ale i tak przyschły. Super sprawa. Ten silny wiaterek. Wiatr bardzo szybko suszy. Nie, ciuchy suszy, o. W Krakowie już wkrótce będziemy mogli rozbudować się do najpotężniejszego miasta. Bo ogólnie Kraków jest od samego początku istnienia nasz. Więc, szczerze powiedziawszy, jest... Pod tym Haliczem to jest po prostu jedna wielka rzeź. Co by tam posłać jeszcze jakiegoś generała? Nie wiem, czemu to nie jest w ogóle uczynione. Czemu tak się dzieje, że tylko sam król
Znaczy mój najpotężniejszy generał tam jest tylko i wyłącznie sam. Powinien dać sobie radę, ale... Ale musi być tam jakiś generał, który będzie tym wspomagał i też mógł rekrutować, wiecie, najemników w razie W. Bo najemnicy też są istotni. Ci porobili forty, nie? Niemcy się tu biją, tutaj cały czas się coś dzieje. Dobrze, dobrze. My idziemy naprawdę z ogromnym trendem. Mamy taki boost, jak mało która frakcja. Sądzę, że najpotężniej się rozwijamy. Jak będziemy mieli oczywiście zielone statystyki zaraz. Wiecie, tury są coraz dłuższe. Powiedzmy sobie szczerze, więc jeżeli nie będziecie chcieli oglądać, to nie oglądajcie, ale tych, którzy oglądają dalej, jest już późny miesiąc, bardzo wam za to dzięki. Tutaj Skunks chce mi zabrać ten. Wam oddaliśmy. O, nie. Moi kupcy są coraz lepsi. To mi się podoba. Obronił się. Super sprawa. Uf, co tu się dzieje? Kupca obcego przejęte. A nie. Ogólnie spadliśmy procentowo. Tylko wojskowo rośliśmy. A i tak nie rozwiniemy się. Będziemy musieli coś do. Rozwój daje na przykład przyrost wpływ namiestnika. Rozrywką zdrowie, zdrowie, coś do zdrowia. Poziomu szczęścia. Zdrowie, pan, zdrowie. To mi coś daje do tego? Dokładnie. To mi daje. God save you. Praga jest niezadowolona cały czas. Książę Kazimierz ogólnie. Książę? Książę, idziesz na wojnę? A ja bez wojska? Ale idziesz na wojnę. A już wojsko dostaniesz, nie bój się, nie bój żaby. Już idziesz z wojskiem. Nie musisz się naprawdę obawiać, nie, bez przesady. Czekajcie. A, Jakub, co zrobiłem przecież? No, dokładnie. Ja tu będę to oblegał. Raczej nie chcę tego podbijać. Chyba, żeby się udało. Możemy zapisać i spróbować, nie? Jeżeli miałyby być ogromne straty, to lepiej nie. A nie, duże. Nie za duże te straty. Mogą być. Znaczy. Połowę elitarnej armii, no ale. Ale nieźle. Od razu naprawiamy. Tutaj wizję mamy, bo w końcu to nasze. Chyba Konfederaci upadli. Przyczyniliśmy się do upadku Konfederatów. Konfederacji, nie Konfederatów. Trzeba tu ich po wyganiach. Nie mogę w lesie, ale dobra. No i dobra, Ryga. Ryga, Wilno teraz, nasze cele. Wilno, Ryga. Mógłbym jeszcze to zająć, nie? Tylko nie mam tam szpiega. Mogę zrekrutować sobie szpiega i wysłać go tu, nie?
podejrzeć, co się tu dzieje. Mamy ogromny kraj. Ejeje. To się nic nie rekrutuje. To jest niedobrze. Niedobrze. Flota nie jest potrzebna, ale tak w Wiedniu, myślę. Mogę jeden oddział mieczników. Oni są zajebiście tamci już z tym doświadczeniem. To są takie koksy, że szok. Widzicie? Odzyskaliśmy naszą dobrą Polskę. Całą Polskę. Teraz tylko Wilno, Rygę. I kolejna frakcja z naszej winy zostaje pokonana. I już mamy taki potencjał. Naprawdę, ja czuję ten potencjał. Nigdy się nie spodziewałem, że obrona Krakowa, decyzja, postawienie wszystko na Kraków, rozbudowanie Krakowa rządzi, naprawdę. Kraków z Gdańskiem tu rządzi, że to przetrwało. Dzięki temu mamy największe pieniądze i do Budapesztu. Dzięki temu takim ciągiem handlem, oczywiście też dużym handlem, powiedzmy sobie szczerze, ogromnym handlem spowodowanym sytuacją z tego, że mamy silnych, potężnych sojuszników. My możemy o tym zapominać. Bo kryzys sojuszników, kryzys nasz wojenny z jakimś sojusznikiem i brak handlu z nim może okazać się dla nas mega, mega kosztowny. Nie możemy o tym zapominać. Tutaj tracimy kupca. Staram się tych kupców trzymać, ale straciłem jednego. No cóż, nie jestem w stanie utrzymać wszystkich. Najważniejsze tych, co są najbogatszych, siedzą w rzeczach. O tym sobie na tym. O tych futrach? Futrach czy coś? Skórach? Skórach czy coś rozwijał, nie? A czekajcie, ile w ogóle mamy mieć frakcji do wygrania, nie? To Norwegia chcesz ode mnie. Albo ja nie mam wojny z Niemcami, to. No dobra, nie będę wypowiadał wojny Niemcom bez sensu. Ty mnie na pewno bardziej polubili, ale dobra, cię z wami. Hodowcy koni, nie wiem co to daje, bo oczywiście nie przeczytam. Ale mój zabójca myślę sobie poradzi z tym. Kuźwa, spierdzielaj! Skug się zajechany! Uciekł stąd i poszedł tam. Zaraz go wrócimy i zabijemy. Nie wiem czy tego, który jest. Ale ty masz procent do tego, żeby zabić? Idź kuźwa go zabić, bo mnie zdenerwował. Wow, porozbudowały się tych rzeczy. Dobra, tam kupca przejęty. Dobra, tam to się spodziewałem, że to może nie pyknąć. Zawsze jakieś ekspy. Wow, silna ta armia. Czekajcie. Co tu mogę zbudować do rozwoju? Moją ulubioną, zgadnijcie, zbuduję. Podziemny spichlerz. Najlepszy budynek, jaki istnieje, naprawdę. Dwie tury i daję wam. Wydaję wam boosta. Już wam pokazuję do czego. Zdrowie, zdrowie, porządek i przyrodność. Jest tani i zajebiste. Pamiętam, że gdzieś zrobiłem szpiega. Wina dajcie, kumrę pochowajcie, lonej Ukrainie, przykochony. Muszę mieć cały czas dostęp do wojska. No ale muszę mieć tu wojsko, no przykro mi, muszę mieć w Zagrzebiu wojsko. Te wojska mogę już wysłać w stronę Ungram. Płock. Gdańsk, Gniezno, Wrocław, Kraków,
kosk. Jeszcze sporo mi tej ludności trzeba. Gdzieś mogłem rozbudować najpotężniejszą frakcję, a tutaj. Przepraszam, cytadele. Teraz Wilno i Ryga, to są nasze cele. Rozumiecie, Wilno, Ryga. Księstwo Włodzimierskie ma ogromne problemy z najazdem Mongołów. Tylko pchanie się na wschód nie jest dobrym pomysłem. Zająłbym to Regen. Dobra, dobra, idzie. Idzie książę zaraz, spokojnie, take it easy, pany. Bez spiny, panowie, są drugie terminy, no. A, szpiega, mogę posłać dalej. I to zrobimy. Zrobimy to tak. Czy ci, którzy są w tym momencie, jestem z was dumny, bo zrobiliście. Jesteście w najlepszym momencie naszej tworzenia historii Polski. W złotym wieku po prostu. To jest złoty wiek, bym to nazwał. I naprawdę, najpotężniejszy złoty wiek. Zaraz wam pokażę na wykresach, że to jest największy złoty wiek, jaki istnieje. O, Praga się nawraca. Praga jest zadowolona. Subcio. Bardzo mnie to cieszy. Kraków to super, z Budapesztem, z Esztergamem współpracuję. To mi robi mega dochody, te dwa miasta środkowe. Nie wiem, co mi to daje. Coś mi może to dawać. Mi się daje, że coś to daje poza... Norwegia... Jest złoty wiek, proszę państwa, najpiękniejszy. Coś mi zawibrowało. Zapiszemy, ale raczej to jest wygrana. O kup, nie będę robił, bo... Prawda. No upadają. Dobra, na razie nic, regrupacja. To fight for you. To będzie rzeź. Tak se stanął, że umrze jeszcze bardziej. Teraz tak, coś potężnego tutaj. Coś potężnego dla handlu. Wielki rynek. Prasa drukarska. Wiatrak. Rzeźnia. Rzeźnia, wiatrak. Niech wieje wiatrem. Prace się chyba skończyły budować? No nie. 4000. 6000 prawie. Zobaczcie sobie te miasta. Pozg zbieduje, ale już wkrótce będziemy go rozbudowywać. Dostałem jakąś wiadomość. Dobrze. Tutaj widzę chyba... A zabójca się wkurzył, idzie na tego. No idzie. To jest mój teren. Kradzieju. Handel kupiecki, 4000 golda. Tutaj rekrutuję na pewno tych Kazachów. Przydadzą mi się do obsługi tego portu. Portu miasta, przepraszam. Chciałbym tutaj lepszy oddziały mógł zrekrutować w końcu. Weźcie, odwieź. Możnych mogę, dobra. Gdańsk musi się bronić. No i tyle. Gdańsk tutaj. Gdańsk, Gniezno, Wrocław. Omuniec. Możemy coś zrobić fajnego. Piecyk smolny. Zajebista sprawa. Jeszcze myślę spokojnie dobijemy tę 160 turę i skończymy. Jeszcze z jedną turkę na pewno całą. Bo jeszcze mam chwilkę czasu. Te odcinki tak są trochę dłuższe niż zazwyczaj.
Ale jak ja widzę moje państwo, to jestem taki zadowolony, że to wszystko tak poszło. Taką mam ochotę grać. I to naprawdę kiedyś byłem biednym krajem. W tych turach i walczyłem z Bizancjum potężnym. A tu ekonomicznie jestem tak podbity. A miałem te same prawie prowincje, dosłownie te samiutkie. A tam, nie wiem, która tam tura była. Wiem, że usunąłem sobie ten zapis, no ale już cóż, życie. Tutaj obserwuję w razie czego, jakby szli na mnie. Bo mogą iść, coraz jest. Przejmują i coraz te większe kraje się ze sobą tłuką i tłuką i tłuką. I tłuką, więc wiesz, wiecie jak to funkcjonuje. Właściwy mąż nie jest właściwy. Jakaś zaraza. Powódź, Veneto, co to jest? A, Verona, przepraszam. Sojusz, rozejm. Ogólnie to Niemcy upadli. Więc pierwszy nasz cel został zrealizowany. Wilno 20 tur, utrzymaj regiony. 35. Gramy to? Mimo wszystko? Ja bym to grał. Chociaż w jakimśkolwiek bym czymś pierwszy. Ale, ładnie wyglądasz, ale jesteś brzydka. Znaczy, to jest takie dość niemerytoryczne stwierdzenie. Ładnie wyglądasz, ale jesteś brzydka. Tutaj mam tych zbójców zasranych. Dobra, najlepszą armię bierzemy, jak zwykle. Możnych łuczników najlepszych. Możnych. Tych mogę usunąć, bo mnie kosztują w ciul. Niegosław zdobywca na pewno zdobędzie wszystko co potrzeba. Powinniśmy nic tracić. 10 ludzi. Tak dużo. Dobra. Idziemy w stronę Wilna i Ciul. Gdańsku jest dobra armia. Nie wiem, to przerzucamy na wschód. A mamy kaski. Praga. Praga, czego ty chcesz? Nie masz podziemnych spichlerzy. To spichlerze na pewno chcesz. XD, lubię to. Lubię to mówić. A nie masz spichlerzy? To już wiesz co chcesz. Lochy? Nie chcę lochów. To się daje, 100 ze zbiornikami w tych miejscach mi się sprzedadzą. Dobra. No nie wiem co zbudować, to po prostu buduję to co... To pasuje, nie? Chcę iść teraz na to miasto. To potrzebuję zrobić armię. Sztyrgami nic nie mamy za bardzo. W razie wojny. W Wiedniu. Coś tu mamy. W Pradze. Też jakieś dwa oddziałki. Żeby więcej coś było. Wrocław się nic nie buduje, bo nie kliknąłem oczywiście. Wprawdzie to była bogata tura. Myślę, że w tym miejscu... Nie, jeszcze jedna turka. Jeszcze jedna. Potężny mamy kraj, naprawdę. Co tu się odwala, to jest niesamowite. Czuję, że wkrótce będzie jakaś wojna. Niemcy już jako tako nie istnieją, więc nasz pierwszy cel jest spełniony, ale... Póki mi się chce grać, to gram. Po prostu. I to oglądne, wyglądniecie, nagram nawet jak będę wrzucał pół roku później. Nawet jak nagrał we wrześniu 100 odcinków, to będę wrzucał potem pół roku później i tak zawsze 2 odcinki tygodniowo.
Chichnąć mi się chce. Naprawdę spoko sprawa. Tak mi się super to gra, że ja to gram. Boję się teraz Norwegów, nie? Wszędzie muszę mieć szpiegów. Wenecja może się bić z Bizancją. Na to liczę. Ale widzicie, jak pięknie tutaj poniszczone. Co oni chcą tym? Coś nie oblega. Możliwe, że to są Norwegowie. Nie? Co starawy jak. To myślałem. Tak. Pamiętamy, że chciałem zrobić dyplomatę, nie? Chciałem zrobić dyplomatę. Kurde, myślę, że w tym miejscu czas skończyć. Nie chcę tej tury robić. Tą turę zacząłbym następny odcinek. Zostaliśmy zdradzeni. Nie wiem, czy Norwegowie to wytrzymają, tylko sobie sprawdzimy najpierw. Bo muszę to przemyśleć na spokojnie, muszę mieć całą pełną turę bez pośpiechu. Czekajcie. Ogólne. Jak Norwegowie ogólnie wygląda? Jest silniejsza. Wojskowo wciąż silniejsza. Dobra, potężna wojna. Dobra. W tym miejscu się z wami żegnam. W kolejnych odcinkach wojna z Norwegami. Dobrze, niekoniecznie dobrze, ale wojna to wojna. Wiecie, będzie kosztowna, będzie potężnie ciężka. Wenecji potrzebuje pewno. Porozmawiać sobie z Francuzami, z Wenecją. Gdzie to co jakieś dyplomaty zrobić. Dobra, to w następnym odcinku, dobra, żebym zapamiętał. Dzięki wam za uwagę i muszę się zmartwić zdradą Norwegii, muszę się z wami żegnać. Nasza złota era się kończy, zaczyna się wojenna era. I uwierzcie mi, to będzie potężna era. Czuję, że Wenecja mnie poprze. W tej wojnie dam im pieniążków i sądzę, że mnie poprą. Dzięki wam za uwagę, zobaczymy w kolejnych odcinkach. Bye bye.